13 grudnia 1981 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Moja babcia miała wtedy 17 lat i dowiedziała się o tym wydarzeniu, oglądając wspólnie z rodziną wiadomości w telewizji. Od tego czasu oczywiście w niewielkich ilościach. Największą władzę miały panie sklepowe, które trzymały pod ladą. Pozornie łatwiej było wtedy mieszkańcom wsi, którzy mieli przecież swoje jajka, mleko, sery czy plony z ogródka. Ludzie wymieniali się tym, co mieli. Najtrudniej było zdobyć coś dla dzieci. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Wojsko szło na ulicę. Na rynkach miast stały czołgi. Żołnierze grzali się przy tak zwanych koksiokach. To były takie kosze z koksem, który był podpalony i tym się grzali. To był grudzień. Mróz był wtedy solidny. Nie było programów w telewizji, nie drukowano żadnych gazet. Przez jakiś czas rodzice też chyba do pracy nie jeździli. Kiedy zamknęli nas w internowaniu, to smutne było dla domu, dla rodziny, dla dzieci. Moje dzieci poszły do przedszkola, a w przedszkolu nauczycielka powiedziała, a Roberta i Agnieszki tatę zabrała milicja, dlatego że tatuś pije wódkę. I to powiedziała publicznie przy wszystkich dzieciach. I ona dzisiaj sobie chodzi, jeszcze nie opowiada. I jest szanowaną pewnie nauczycielką, bo pewnie zapomniała o tym, co mówiła. Nie siedzieliśmy spokojnie w więzieniu, bo to było więzienie Zabrze-Zaborze, ja byłem internowany w Zabrze-Zaborzu. Tam zrobiliśmy podkop, 24 metry. Siedzieli górnicy między innymi, prawda, więc to była rzeczywiście sytuacja bardzo trudna. Katowice, telewizja Katowice zrobiła z tego taki film rekonstrukcyjny, jak to było. Ja miałem ten film dzisiaj przynieść, ale jakiś problem był, bo wtedy w innym jakby programie był nagrywany, a teraz jest inny program. Ale obiecałem tutaj, że jeśli będzie trzeba, to pokażemy. Bo rzecz polega nie na tym, że zrobiliśmy podkop. Rzecz na tym, żeśmy się nie dali tym bandytom. Oczywiście żartem mówię, że 80 ludzi z Zabrza-Zaborza, z więzienia byliśmy najbardziej pokrzywdzonymi ludźmi w PRL-u. Oczywiście mówię to żartem. Dlatego, że 4 grudnia 80 ludzi miało wyjść tym podkopem. Mieliśmy przygotowane autobusy, mieliśmy przygotowane miejsca na Śląsku i tutaj na Żywiecczyźnie, gdzie mieliśmy przeczekać tą całą naszą ucieczkę i co będzie po tej ucieczce, a 2 grudnia rozwiązali internowanie. Więc wyobraźcie sobie, co się działo. 2 dni nam brakowało, żeby rzeczywiście wyjść i tu byśmy im pokazali. I zawsze tak trzeba. Ja nie pamiętam tego czasu, ale trochę pamiętam ten czas, który się wydarzał potem, czyli ten czas kartek, pewnych niedoborów, ciągłego takiego poszukiwania, walki o cokolwiek do domu i o to rodzice walczyli, ale faktycznie
ze smutkiem chciałbym powiedzieć, że też będąc już tam na studiach, rozpocząłem jakieś takie działania społeczno-polityczne i spotykałem się też z młodzieżą na ulicach miasta Bielska-Białej i zadawałem pytanie, tak, 13 grudnia, jaką dzisiaj mamy rocznicę, co się wydarzyło? 99% osób nie wiedziało, co się wtedy stało. A to się stało chyba to, i o tym musimy pamiętać, i nad tym pracuje Instytut Pamięci Narodowej, że to się stało, żeby ta komuna upadła na cztery łapy. Przepraszam najmocniej, że to mówię, ale tak naprawdę ta rzeczywistość trwa w różnych jeszcze elementach. Tu pan Kazimierz o tym powiedział, że jest ileś tych elementów, które tego, co się wydarzyło po 89 roku, które nam jeszcze dzisiaj doskwiera. Ale z jednej strony musimy mieć tego świadomość, a z drugiej strony cieszmy się z tego, że dzięki walce waszej, dzięki walce wielu pokoleń Polaków możemy tutaj być, możemy dyskutować, możemy się spierać, możemy się kłócić, ale jest jedna rzecz, której też z tych dzisiejszych wystąpień się pojawia, nie możemy o tym zapomnieć, o tym, co jest u nas Polakach chyba takie najmocniejsze, czyli ten taki gen wolności, ale też ten gen tradycji. To nie do końca jest to, o co chodziło. I też jeszcze jeden kontekst historyczny, jeżeli chodzi o samą Solidarność. Szanowni Państwo, Solidarność się kojarzy przede wszystkim taką ikoną Solidarności jest Lech Wałęsa. Warto wspomnieć, że Solidarność de facto powstała nie dzięki panu Wałęsie, tylko dzięki pani Walentynowicz. To ona założyła pierwsze wolne związki. A impuls do strajków gdańskich to było aresztowanie Ani Walentynowicz. Wałęsa jakieś tam się potem pojawił, niejako przejął wałeczkę w Solidarności. Natomiast tak naprawdę postać, o której się w ogóle nie mówi w kontekście wspomnień Solidarności, więc to też warto pamiętać. Jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to co mówię, no niestety 13 grudzień, Solidarność, to wszystko jakoś tak jakby to było nieistotne, jest tak jak Kasia mówi, to jest bardzo bardzo istotne. Też dziękuję za ten projekt, który wspólnie z kuratorium jest realizowany i z Solidarnością. Szanowni Państwo, tu mam wiedzę od pani kurator, 107 tysięcy dzieciaków uczestniczyło w tym projekcie. To już coś jest, tak? A to jest bardzo ważne, bo to pokolenie, które przeżyło... Naszych dziadków, rodziców, braci, sióstr, którzy w tych wydarzeniach brali udział, którzy byli internowani, którzy się bali. Panie Kazimierzu, dziękujemy za świadectwo i za prawdę. Pani Lucyno, Lucynko kochana, dziękuję, że zechciałaś być koordynatorką tego dzisiejszego wydarzenia, że czułaś potrzebę serca, zaangażowania młodzieży, walki o to, aby ten projekt, pamiętamy, mógł się zrealizować, że przeżywasz, wzruszasz się i dajesz świadectwo młodemu pokoleniu. Jesteś reprezentantem tych szkół na terenie gminy, które w tym projekcie wzięły udział i które w ten przepiękny sposób próbują ocalić od zapomnienia. Niech będzie obietnicą daną przez wójta, że spróbujemy wspomnienia jeszcze wzbogacone wydać, drodzy Państwo. Niech to będzie nasz wkład w tą 40. rocznicę. To będzie dla Was, kochane dzieci, dla Was, kochana młodzieży, owoc Waszej pracy, poszukiwań, zadawania pytań babcio, dziadko, mamo, to wszystko zostanie upamiętnione. Pani Lucyno, dziękujemy pięknie. Kochani Państwo, ja tylko zrobiłam to, co trzeba. Zapraszamy tutaj druhnę Renię, która będzie reprezentowała
24. drużynę harcerską do Bretuchy. Dziękuję Wam, harcerze. Moi kochani harcerze, trochę prywaty. Dziękuję również Towarzystwu Miłośników Międzybrodzia za to, że podzielili się z nami przepięknym muzycznym słowem. Dziękujemy bardzo.